Przed nami najważniejszy tytuł, który zostanie nadany podczas dzisiejszego wieczoru. Za chwilę na scenie pojawi się osoba, która podczas tegorocznej edycji otrzyma zaszczytny tytuł Sportowca Roku 2023. Jest już z nami prezydent miasta Ostrołęki Łukasz Kulik. Zaproszę jeszcze burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera do wręczenia tej nagrody. Czołowy kickbokser w naszym kraju, uczestnik największych gal sportów walki w Polsce. W 2023 roku wywalczył wicemistrzostwo Polski w kategorii do 91 kg w formule low kick, a także został mistrzem kraju K1 w kategorii seniorów do 86 kg. Promotorzy zawsze mają ogromne problemy ze znalezieniem dla niego przeciwnika, ponieważ każdy obawia się tej piorunującej siły ciosu, którą dysponuje, a boleśnie przekonywali się o tym rywale na galach Babylon MMA 36, FEN 49 oraz gali Kurpiowska Kuźnia Mistrzów. W każdym z tych przypadków, które przed chwilą wymieniłem, walka kończyła się ciężkim nokautem. Zawodnik, który jest mentorem, a także wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów z klubu Fight Academy Ostrołęka, sportowcem roku 2023 został Karol Łasiewicki. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo za wyróżnienie, jest to dla mnie ogromny zaszczyt. I co, gratuluję wszystkim nagrodzonym. To jest to docenienie bardzo ciężkiej pracy, bo musimy w to wkładać bardzo dużo roboty, żeby coś tam osiągnąć. Bardzo dziękuję swojemu trenerowi Arkadiuszowi Ludwiczakowi, Mariuszowi Pierwszej, całej ekipie Fight Academy Ostrołęka, bo bez nich no, nie byłoby mnie tutaj. Tak samo kickboxing, niby wydaje się, że to jest sport indywidualny, ale tak nie jest, ponieważ za mną stoi ogromna rzesza ludzi, osób, firm, które wspierają mnie w tej mojej drodze, także dziękuję bardzo. Nie zatrzymuję się i do zobaczenia za rok. Najważniejszy tytuł dzisiejszego wieczoru powędrował do rąk Karola Łasiewickiego, przedstawiciel Fight Academy Ostrołęka. Przed nami sportowiec roku 2023. Serdecznie Cię witamy, Karol. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Karol, tegoroczne grono kandydatek i kandydatów jest naprawdę mocarne. Jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, był to niezwykle obfity rok. Na kapitule plebiscytu to jednak Twoje rezultaty wywarły największe wrażenie. Spodziewałeś się, że otrzymasz tytuł sportowca roku? I jakie emocje teraz Ci towarzyszą? Nie spodziewałem się. No, emocje bardzo fajnie, bardzo fajnie, że ktoś docenia tą naszą ciężką pracę, także bardzo jestem zadowolony. Obecny rok rozpocząłeś od bardzo mocnego uderzenia, wygrywając turniej na gali Striking. Na jakich jeszcze wydarzeniach zamierzasz pojawić się w tym roku? No, coś tam już świta, niedługo pewnie pójdzie jakaś informacja, ale będzie tak samo ciekawie jak w styczniu na gali Striking. Czyli musimy cierpliwie poczekać. Karol, w sobotę odbyła się gala KSW Epic, gdzie wiemy, że odbywały się też walki w innych formułach. Czy być może celujesz w kolejną edycję tego wydarzenia? Bo myślę, że w pełni byś się odnalazł w takim przedsięwzięciu. Oczywiście bardzo chętnie, gdyby tak było tam w KSW w stójeczce powalczyć, ale ja mi wydaje się, że jestem za mało rozpoznawalnym zawodnikiem, żeby w takiej federacji się bić, ale gdyby wpadła taka propozycja, to w ciemno jestem. Gdybyś miał możliwość stworzenia swojej wymarzonej walki, to z kim chciałbyś się zmierzyć w ringu? O matko boska, nie myślałem nigdy na ten temat, bo na ten temat nigdy nie myślałem, no nie wiem. Kogo mi zaproponują, to się będę bił. Ja bym zobaczył walkę Łasiewicki Adesania na przykład, nie powiem szczerze. Karol, w polskim oraz światowym MMA panuje aktualnie trend ściągania kickbokserów oraz zawodników K1 do mieszanych sztuk walki. Jako przykłady możemy tutaj podać Arkadiusza Wrzoska z KSW, czy Alexa Pereira z UFC. Czy w przyszłości zobaczymy Karola Łasiewickiego w oktagonie jako zawodnika MMA? Nie, raczej zawodnika MMA nie, chociaż trenowałem kilka razy, przeszedłem się na trening parteru, MMA też kilka razy z trenerem Markiem porobiłem. Bardzo mi to dobrze szło. Tak nieskromnie powiem, ale no nie ma czasu na wszystko. Mam małe dzieci, rodzinę, mam żonę, pracuję. Także nie mam czasu wszystkiego łączyć. Że treningi MMA, treningi stójki, siłownia. Także nie, zostaję przy stójce. Już nie jestem taki młody, żeby się przenosić do innego sportu. Ja myślę, że jeszcze jest dużo czasu, żeby podejmować takie decyzje, no ale zobaczymy. Karol, zabił właśnie gonko oznajmiający koniec naszej rozmowy. Na sam koniec oddaję Ci głos, teraz czas na pozdrowienia i podziękowania. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo Kapitule za wyróżnienie.
Tak jak już mówiłem, kickboxing to niby jest sport indywidualny, ale za mną stoi ogromna rzesza osób, która mi pomaga, wspiera mnie w tym. Nawet sobie napisałem na szybko ściągawkę, żeby nikogo nie pomylić, także pozwolę sobie przeczytać. Mam tutaj karteczkę z firmami i z osobami. Także na początek oczywiście Arek Ludwiczak, trener, Mariusz Piersa i cała ekipa Ostrołęka Fight Academy. Jesteśmy już od pierwszego treningu razem w tym samym składzie i także myślę, że już do końca tak będzie. To już będzie z 11 lat, także dziękuję bardzo mojej rodzinie, żonie, dzieci za znoszenie moich wszystkich humorów, za wsparcie. Ultra Ubezpieczenia, Czarek Puchalski, to jest moim zdaniem najbardziej... Jezu, jak to powiedzieć? Bezinteresowny gość w Ostrołęce. To, ja się śmieję często z chłopakami, że to jest ojciec chrzestny ostrołęckich sportów walki. Czarek Puchalski, dzięki bardzo. Łukdach Ostrołęka, Kanwood, Sebastian Gwiazdowski, Stacja Paliw Deptuła, Restauracja Gadka Szmatka, Żyj Sprawniej, Fizjoterapia i Sport Jarosław Baranowski, Stomatolog Paweł Kamiński, Kuźnia Klub Sportów Sylwetkowych, Łysy Tatu, Fitprint Ostrołęka, Salon Jubilerski Wójcik, Nowa Medica Centrum Zabiegowe. I to będzie wszystko. Oraz jeszcze swojej teściowej Danucie Jobskiej, ponieważ ona też bardzo mi pomaga, jak wypada mi jakiś trening, a żony nie ma w domu, także przyjeżdża, opiekuje się dziećmi. Także dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz. My też dziękujemy tym wszystkim sponsorom, że mamy takiego wspaniałego sportowca, który może stale się rozwijać. Karol, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo.